Magdalena Zawadzka i Gustaw Holubek byli jedną z najbardziej znanych par aktorskich PRL. A chociaż nie dostarczali tanich sensacji, to jednak ich związek cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o jednej z najsłynniejszych par PRL, których związek zaczął się od dużego skandalu, a potem stał się symbolem wzajemnej miłości i szacunku. Katarzyna Łuczyńska, autorka powieści obyczajowej Grzeszna i Święta, w której znajdziecie odniesienia do czasów PRL. Kasiu, małżeństwa w świecie aktorskim są dość częstym przypadkiem, ale rzadko potrafią przetrwać próbę czasu. Tak samo było także w polskim środowisku aktorskim i filmowym. Wiesz, związek jest taki, jaki partnerzy sobie stworzą. Chociaż rzeczywiście małżeństwa wśród aktorów nie zawsze są trwałe, chociaż uważam, że zdarzają się wyjątki. Takim wyjątkiem była para naszych dzisiejszych bohaterów. Ale warto podkreślić, że Magdalena Zawadzka była trzecią żoną Gustawa Holubka, a on jej drugim mężem. Tak, jego poprzednie żony, Maria Wachowiak i Danuta Kwiatkowska, też były aktorkami, jednak on zdecydowanie przerastał je talentem. Ja myślę, że właśnie ta rywalizacja mogła być przyczyną rozwodów. Zawadzka też poślubiła człowieka ze świata filmowego, gdyż jej pierwszym mężem został operator Witold Rutowicz. Przed kamerą Zawadzka zadebiutowała w wieku 17 lat i grający z nią Gustaw Holoubek oraz Andrzej Łapicki bardzo chcieli zaprosić ją na kawę. Ta jednak odmówiła. Gwiazdę uczyniła z niej rola Basi Jeziorkowskiej w Panu Wołodyjowskim. Opowiadano, że odtwórca tytułowej roli, Tadeusz Łomnicki, wręcz oszalał dla niej. Tak, ale niebawem miał trafić na groźnego rywala. Z Holoubkiem zresztą zawsze konkurował, zarówno na scenie, jak i przed kamerą i narzekał, że przegrywa w tej rywalizacji. A teraz miała do tego dojść kwestia damsko-męska. Zawadzka i Holubek poznali się bliżej podczas prób do sztuki Życie jest snem hiszpańskiego dramaturga Pedro Calderona de la Barca. Główną rolę objął Holubek, natomiast w postać Rozaury wcieliła się 25-letnia Zawadzka. Tak, i ich fascynacja musiała być obustronna. Gustaw adorował swoją koleżankę, zupełnie nie zwracając uwagi na ich stan cywilny. Holubek nie tracił czasu i rozpoczął delikatną wojnę podjazdową. Nie miał łatwej sytuacji, gdyż Zawadzka wówczas traktowała jeszcze całkiem poważnie swoje zobowiązania małżeńskie. A Holubek musiał nie tylko pokonać opory młodej mężatki, ale także poradzić sobie z konkurencją, czyli Tadeuszem Łomnickim. Poza tym przyjaciele Holoubka odradzali mu rozwód z Marią Wachowiak. Podkreślali, że Zawadzka jest przecież młodsza od niego o 21 lat i na pewno kiedyś go zostawi. Również rodzice Zawadzkiej nie kryli obaw przed tym związkiem. Tylko pierwszy mąż Zawadzkiej nie sprawiał problemów i od razu zgodził się na rozwód. Inna sprawa, że do dnia ślubu Zawadzka i Holoubek stwarzali pozory. Gdy wybrali się do Szwecji, podróżowali osobno. Umówili się po prostu o określonej godzinie przed gmachem filharmonii. Nie afiszowali się też specjalnie ze swoim ślubem. Pobrali się bowiem we wrześniu 1973 roku w Zakopanem podczas bardzo skromnej uroczystości. W Tatrach spędzili też miesiąc miodowy, a właściwie tydzień miodowy, gdyż tylko tyle urlopu mógł sobie wziąć Holubek jako dyrektor Teatru Dramatycznego. Trwał przecież sezon. Ale należy pamiętać, że Gustaw miał jednak obowiązki alimentacyjne wobec dwójki dzieci z poprzednich związków, ale nie mógł narzekać na finanse. Wiemy, że małżeństwo zamieszkało nawet na elitarnym wówczas osiedlu Swoleżerów w pobliżu Łazienek. Warto pamiętać, że były to czasy propagandy sukcesu i aż do powstania Solidarności nikt ze środowiska aktorskiego nie zamierzał się buntować. Artystów bardziej interesowały bony na samochód, przydziały mieszkań, czy nagrody państwowe, czy ministerialne. Nawet po powstaniu KOR-u działalność Haliny Mikołajskiej była ewenementem. A sam Holoubek jako dyrektor teatru musiał zdawać sobie sprawę z tego, że kontakty z ówczesną władzą są nieuniknione. Zresztą wiemy, że był posłem na Sejm PRL 7 i 8 kadencji. I nikt nie miał mu tego za złe. Co więcej, uważano, że w ten sposób będzie mógł lepiej dbać o interesy środowiska aktorskiego.
Tak, tym bardziej, że wprowadził w teatrze dramatycznym bardzo koleżeńską atmosferę i podobno nie stwarzał dystansu. A musimy pamiętać, że była to pierwsza scena Warszawy i Polski. Nie zmienia to faktu, że Cholubek był osobą bardzo roztargnioną i cechę tą dzielił razem z Zawadzką. Kiedy po raz pierwszy wybrali się do Krakowa własnym samochodem, to podczas powrotu pociągiem przypomnieli sobie, że samochód zostawili na parkingu w Krakowie. Tak, a kiedy pojechali w góry do Zakopanego, okazało się, że walizki zostawili w Warszawie na ulicy, gdyż nie włożyli ich do bagażnika. Bagaż oczywiście przepadł. Zdarzyło się również, że Gustaw po powrocie do domu strasznie narzekał, jakiego to paskudnego barszczu najadł się u Zbyszka Zapasiewicza. Okazało się, że panowie odgrzali sobie wodę z czerwonym płynem do mycia naczyń, który został garnek zalany w celu jego odmoczenia. Wobec takich wypadków fakt zamknięcia pana dyrektora w teatrze, gdyż zasiedział się do późna, wydaje się niewielką sprawą. Wreszcie Gustaw sprawił sobie terminarz, by notować w nim sprawy do załatwienia. Nie prowadził jednak na bieżąco notatek i często, widząc czyste kartki, oddychał z ulgą, że nie ma nic do roboty. Tak, a zmieniając trochę temat, wiesz, uważam, że tajemnicą trwałości związku Hołoubka i Zawadzkiej była ich umiejętność pójścia na kompromis. Na przykład podczas zagranicznych wycieczek Gustaw odwiedzał z żoną muzea, nie informując jej o tym, że bardzo tego nie lubi. Jeździł z nią również nad Bałtyk, czego jeszcze bardziej nie cierpiał. Ona natomiast wyjeżdżała z nim w góry, czego podobno nie lubiła. Zgadzam się. Ostatecznie byli ze sobą aż do końca życia, która. Gustaw Cholubek zmarł w marcu 2008 roku, a kilka miesięcy później Teatr Dramatyczny otrzymał jego imię. Jego syn z ostatniego małżeństwa, Jan Cholubek, jest reżyserem i operatorem filmowym. Natomiast pani Magdalena w ostatnich latach dużo czasu poświęciła na kultywowanie pamięci o mężu. Wydała nawet wspomnieniową książkę Gustaw i ja. Więcej o Magdalenie Zawadzkiej i Gustawie Cholubku znajdziecie w mojej książce Słynne pary PRL. A ja polecam książkę Kasi Grzeszne i Święta, gdzie znajdziecie dużo odniesień do czasów Polski Ludowej. A jeśli się Wam podobało, lajkujcie i subskrybujcie. Każdy nowy odcinek vloga w sobotę w samo południe. Hej! Hej, hej!